Witajcie drodzy kochani. Ja chciałbym poruszyć temat stresu, ponieważ wiele osób pisze, jak złagodzić stres. A więc ja chciałbym powiedzieć, że ludzie w Polsce, nie tylko w Polsce, a również w innych krajach europejskich, mają duży stres związany z własną egzystencją. Stres może pojawić się prowadząc samochód, tak jak moja znajoma coacherka co chwilę wykrzykuje w samochodzie, jak robi reportaż, ponieważ jest w korku albo ktoś jej zajechał drogę, no to wówczas pojawia się u niej stres. Jak również inni ludzie prowadząc samochody również mają stres. Stres może pojawić się w waszej rodzinie w związku z tym, że może wam brakować pieniędzy do końca miesiąca, a macie jeszcze dwójkę dzieci lub trójkę lub czwórkę. No i również w tym momencie pojawia się stres. Jesteście po prostu tym przejęci, że jakoś to życie chcecie sobie ułożyć, ale po prostu brakuje wam pieniędzy. Stres również może pojawić się w pracy. Jeżeli pracujecie w jakimś zakładzie, ktoś wam dokucza, ktoś was prześladuje, a wy jednak musicie pracować w tej firmie, to również pojawia się stres. Albo szef, który jest nonszalancki, jest po prostu agresywny w stosunku do was, napastliwy. Również wówczas pojawia się stres. No i wiele ludzi jest zaniepokojonych właśnie w Polsce, można powiedzieć, i też w innych krajach, w związku, że dużo ludzi posiada właśnie ten stres. Czasami relacje międzyludzkie, między małżonkami nie układają się w taki sposób, jak powinny, również pojawia się stres. Ten stres oddziaływuje bardzo mocno na wątrobę, oddziaływuje bardzo mocno na układ nerwowy. Niektórzy nawet dostają pewnych drgawek. Ja niedawno widziałem pewną dziewczynę ze Szwecji, została pobita przez chłopaka z Rumunii. Po tym pobiciu, po tym całej akcji, ręce tej młodej dziewczyny po prostu drżały. To właśnie stres, który ujawnia się w takiej, a nie innej formie. To reaguje odpowiednio na żołądek, człowiek nie chce jeść, człowiek nie odżywia się w sposób właściwy. Jeżeli cały czas żyje w stresie, cały czas życie jest w takim pędzie, w takim ciągłym transie, no to wówczas ten stres odkłada się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i po prostu w jednym momencie osoba może wybuchnąć. Może się coś podziać. Więc tak, ja chciałbym zaproponować, by ten stres jakby uspokoić nasze ciało, żeby zrelaksować nasze ciało przede wszystkim, żebyśmy dobrze mogli się wysypiać. Ja proponuję aronit. Aronit to jest odpromiennik mineralny, jest opracowany przez inżyniera Bernarda Dulińskiego, który pracował nad tym odpromiennikiem wiele, wiele lat. Także ja chciałbym go zaprezentować. Ten odpromiennik działa wiele, wiele lat. Można go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do widzenia.